Ja chciałam się jeszcze podzielić, ponieważ ostatnio uwolniłem, Duch Święty przed chwilą mi powiedział, żebym to powiedział, jakiś czas temu uwolniłem do kolegi prawdę. I ta prawda tego kolegę tak mocno zabolała, że on się popłakał. Ja musiałam się potem tłumaczyć przed nauczycielami, dlaczego ja to powiedziałem. I zebrała się pewna grupa w klasie, która czerpała z tego bardzo duże korzyści. I oni zaczęli oddziaływać na mnie w jakiś sposób w internecie. Zaczęli na przykład wystawiać różne linki pod postami biznesowymi, które na fanpage'u wystawiałem. Zaczęli wypisywać do mnie, nawet jeden kolega zaczął mnie cyberterroryzować. Co godzinę dostawałem 3 wiadomości przez pewien czas. I tak się zastanawiałem się wtedy, co mam zrobić, bo telefon co chwila mi brzęczy z ich wiadomości i stanąłem w prawdzie i powiedziałem, że ja posyłam tam świętych aniołów wojny. I w tym momencie telefon na chwilę ustał, bo to co jakiś czas były takie godziny, gdzie po prostu oni jakoś masowo to wysyłali. I po chwili jeden kolega zaczął znowu wysyłać, ale już tylko jeden. I ja już tak po prostu mam tego dosyć. Pytam, co mam zrobić? I słyszę takie, idź do niego. Bo jak ja podszedłem do niego do szkoły i chciałam z nim porozmawiać, jak ma problem, to nie chciał ze mną rozmawiać. Za to, gdy kończył szkołę, w internecie wypisywał na mnie i do mnie różne rzeczy. Więc ja poszedłem do jego domu, pokazałem mu te wiadomości i zapytałem, co to jest. Kolega mało się nie popłakał i do dzisiaj nie dostałem ani jednej wiadomości. Amen. 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 Am